Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z rachunku różniczkowego. A na tym spotkaniu zajmiemy się konkretnie ekstremum lokalnym funkcji. Zapraszam! Myślę, że pojęcie ekstremum funkcji, ekstremum lokalne funkcji nie jest Ci obce, dlatego że spotkałeś się już z tym pojęciem w szkole średniej. Ja tylko dla przypomnienia, jakie mamy rodzaje ekstremum lokalnego. Mamy minimum lokalne oraz maksimum lokalne. Tutaj w układzie współrzędnych narysuję teraz jedną funkcję, która będzie miała zarówno minimum lokalne, jak i maksimum lokalne. Tak dla przypomnienia Tobie. Załóżmy, niech wykres funkcji jakiejś wielomianowej tak wygląda, tak jak ja narysowałam. Jest to jakaś funkcja f od x. I teraz, ta nasza funkcja, jak widzisz, ma taką górkę. Górkę, czyli to oznacza, że na szczycie tej góry jest maksimum. I to maksimum jest w tym miejscu i to jest maksimum oczywiście lokalne, bo tym się zajmujemy. Co to znaczy? Maksimum lokalne właśnie jest to największa z możliwych wartości tej funkcji, ale w pewnym otoczeniu. Nie mówię o całej funkcji, bo popatrz, ta funkcja idzie tu w górę, pnie się do góry i ona gdzieś ma wyższe wartości od tej wartości, prawda? Bo tu jest jakaś tam wartość, załóżmy jakieś y tam 1, prawda? Ale w pewnym otoczeniu tutaj ta właśnie wartość y1 jest wartością największą, czyli mówimy, że to jest maksimum lokalne w pewnym otoczeniu, w pewnym lokum tak jakby. Dlatego też taka nazwa, maksimum lokalne. Podobnie jest tutaj, jest taki dołeczek i w tym dołeczku, prawda, jest wartość najmniejsza, jest to minimum lokalne. Minimum lokalne, załóżmy, niech tu będzie jakaś wartość y2. Co to oznacza? To nie oznacza, że ta wartość to jest najmniejsza z możliwych tej funkcji, bo popatrz, ta funkcja tutaj idzie w dół, czyli gdzieś ma wartości niższe, ale to oznacza, że w pewnym otoczeniu ta wartość, to y2, jest najmniejsza z możliwych. Czyli to jest tak zwane minimum lokalne, czyli minimum tej funkcji w pewnym otoczeniu. I o to chodzi właśnie z tymi ekstremami funkcji, z pojęciem maksimum, minimum lokalne, że w pewnym otoczeniu to jest wartość największa, bądź w pewnym otoczeniu jest to wartość najmniejsza. Czyli jak widzimy, popatrz, żeby było maksimum lokalne, to funkcja musi rosnąć, później musi maleć. Żeby było minimum lokalne, funkcja musi maleć, później musi rosnąć. A my już wiemy, kiedy funkcja rośnie, maleje, to jest uzależnione od pochodnej. Dlatego, żeby badać ekstremum funkcji, będziemy się zajmować właśnie pochodnymi. Otóż, niech nasza funkcja będzie, tak jak tutaj w układzie współrzędnych widać, niech będzie się nazywała y równa się f od x. I teraz, co będziemy musieli począć, żeby wyznaczyć ekstremum lokalne? Maksimum lokalne bądź minimum lokalne funkcji. Otóż, powiedzieliśmy sobie, że pochodna będzie tutaj miała bardzo ważne znaczenie, oczywiście. Czyli będziemy liczyć pochodną, ale teraz uwaga, żeby istniało ekstremum lokalne, maksimum bądź minimum, muszą być spełnione tak jakby dwa warunki. Pierwszy warunek nazywamy, ja będę w skrócie pisała WK, mam tu na myśli warunek konieczny. Czyli żeby w ogóle moja funkcja miała maksimum lokalne bądź minimum lokalne, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy warunek jest to warunek konieczny i jak on brzmi? Liczymy pochodną i przyrównujemy ją do zera, czyli f' od x równa się 0. I teraz nie każde miejsce zerowe pochodnej będzie oznaczało, że w tym punkcie jest maksimum. Nie, 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 bo musi być spełniony warunek drugi. Warunek wystarczający. Ja ten warunek wystarczający oczywiście bardzo lubię robić za pomocą właśnie osi liczbowej. Jednym słowem, w warunku wystarczającym musimy zbadać, kiedy funkcja pochodna jest dodatnia i kiedy funkcja pochodna jest ujemna. Musimy to zbadać.
Ale żeby to zbadać, oczywiście posługujemy się pomocniczo osią liczbową i będziemy sobie rysować taki szkic wykresu pochodnej, uwaga, nie tej funkcji rysujemy, tylko rysujemy wykres pochodnej. Czyli tak, wiemy już, jak sobie wyznaczymy, że nasza pochodna w jakimś tam punkcie, załóżmy, się zeruje, prawda? Czyli tak, niech tu będzie jakieś x0, gdzie ta nasza pochodna się zeruje i teraz, uwaga, jeżeli będziemy rysować wężyk i teraz, jeżeli będzie sytuacja taka, ja może zaznaczę, zrobię dwie różne przypadki. Czyli tak, jeżeli będzie taka sytuacja, że tak będę rysowała i następuje przez x0 takie przejście, czyli tu był minus, a tu jest plus, to teraz uwaga, możemy jasno i śmiało stwierdzić, że w tym punkcie x0 funkcja przyjmuje, i teraz uwaga, można sobie tak to wyobrazić, ja tak zawsze tłumaczę. Tu jest buźka uśmiechnięta i z tej buźki uśmiechniętej robi się smutna. Co prawda tak, to nie idzie tak, że to się tak tutaj w dół, ale tak sobie można wyobrazić, żeby tak pomocniczo zapamiętać. To jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry sposób na zapamiętanie szybkie. Z buźki uśmiechniętej robi się smutna. Aha, czyli to znaczy, że jest minimum, bo się zesmuciliśmy. Natomiast jeżeli będzie sytuacja inna, czyli jeżeli będzie tak, czyli tu będzie plus, tu będzie minus, czyli popatrzmy, z buźki smutnej robi się buźka uśmiechnięta, to oznacza, że w tym x0 będzie maksimum. Oczywiście mam na myśli lokalne, prawda? Minimum lokalne, maksimum lokalne. Jeżeli nie chcesz w taki sposób, to możesz też zapamiętać, że jeżeli w tym przedziale do x0 pochodna jest ujemna, a później od x0 pochodna robi się dodatnia, to wtedy jest minimum. Natomiast jeżeli w tym przedziale do x0 pochodna jest dodatnia, a później od x0 robi się pochodna ujemna, to wtedy jest maksimum. Ale ja osobiście wolę na tych buźkach tłumaczyć, bo jest szybciej. A i tak przecież wężyk musimy rysować. Popatrz, jakie to ma znaczenie z monotonicznością, jaki to ma związek ścisły. Na wcześniejszej lekcji była monotoniczność i tak się właśnie wyznaczało monotoniczność, przedziały monotoniczności funkcji. Tutaj nie będziemy żadnych przedziałów pisać. Nas interesuje ten rysunek i z tego rysunku jesteśmy w stanie pięknie powiedzieć, kiedy ta pochodna jest dodatnia, kiedy ujemna, czyli czy jest minimum, czy jest tak jak tutaj maksimum. No pewnie ktoś by się zapytał, no to po co zapisujemy warunek pierwszy, warunek drugi, jak przeważnie zawsze tak jest, że się z minusa robi plus albo z plusa minus. Otóż tak się składa, że może się zdarzyć inna sytuacja, ja ją też narysuję, żeby nie było tutaj wątpliwości. Załóżmy, jest taka sytuacja, że idziemy sobie tutaj z góry i x0 jest dwukrotne, ogólnie ma parzystą krotność, to wtedy pamiętamy, że odbijamy. I teraz, tu będą plusy, tu będą plusy i tutaj niestety nie ma ekstremum. Musisz to zapamiętać, że żeby funkcja miała ekstremum, nie wystarczy warunek konieczny. Musi być i spełniony konieczny, i wystarczający. A wystarczający, ja mam na myśli, musi być albo to spełnione, albo to spełnione. Ale podałam Ci przykład, że może się zdarzyć taka sytuacja, że mimo tego, że pochodna się wyzerowała, tak, to nie będzie ekstremum. Może się z takiej zdarzyć przykład? No i zdarza się w zadaniach taki przykład. Więc tu chciałam powiedzieć, popatrz, to co ja tutaj narysowałam na tym szkicu tej mojej pochodnej ma ścisły związek z tym wykresem. Oczywiście my na tym naszym spotkaniu teraz jeszcze nie rysujemy wykresów funkcji. Będziemy rysować, ale nie jeszcze na tym spotkaniu. I popatrz, tutaj jest pochodna ujemna, tak? Czyli funkcja musi maleć. No to tu mamy sytuację, maleje. Teraz robi się pochodna dodatnia, czyli znaczy się, że funkcja rośnie. Czyli tu zaczyna rosnąć. O, zgadza się, że jest dołeczek, czyli minimum. No to tutaj tak mamy zapisane. Teraz, tutaj funkcja rosła, bo był plus przy pochodnej, czyli funkcja rosła do pewnego momentu i później funkcja zaczęła maleć, bo jest pochodna ujemna, zaczęła maleć. Widzisz, czyli jest taka górka, czyli jest maksimum lokalne, czyli maksimum w pewnym otoczeniu, w pewnym lokum. Tak samo tutaj minimum w pewnym otoczeniu, w pewnym lokum. Tak wyznaczamy właśnie ekstremum, czy to maksimum lokalne, czy też minimum lokalne. To wszystko, co Tobie tutaj wytłumaczyłam, będziemy ćwiczyć na przykładach, które przygotowałam. A więc zapraszam.
No i mamy polecenie, wyznacz, o ile istnieją ekstrema lokalne funkcje. Pierwszą funkcję tutaj mamy f od x, to się równa kreska ułamkowa i teraz w liczniku 2x plus 1 w mianowniku x minus 4. Mamy wyznaczyć ekstremum lokalne, czyli po pierwsze co? Oczywiście bezdyskusyjnie wyznaczamy dziedzinę. A więc piszemy założenie, że nasz mianownik absolutnie nie może być zerem. Jak zaczniemy sobie to rozwiązywać, dochodzimy do wniosku, że do dziedziny należy każda liczba rzeczywista, tylko nie ta czwórka. No bo popatrz, czwórkę gdybyś podstawił, wyszłoby ci w mianowniku 0. A przecież 0 wyjść nie może. Dlatego dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem czwóreczki. No to teraz tak, wiemy już na podstawie wstępu do lekcji, że będzie nam potrzebna pochodna. No to ją szybciutko liczymy. Liczymy pochodną, tylko teraz uwaga, musimy wiedzieć, jaka to funkcja, jak rozpoznać, który wzór wykorzystać? Oczywiście głównym działaniem jest dzielenie, kreska ułamkowa. Zatem będziemy używać wzoru na pochodną ilorazu. No więc w tym, na podstawie tego wzoru możemy wywnioskować, że liczymy tak, ja będę używała w skrócie góra-dół. Czyli tak, pochodna z góry, to jest zwykły wielomian, czyli to jest dwójka, razy dół, odjąć góra, czyli bez zmian, razy pochodna z dołu. A pochodna z dołu to jest po prostu 1, no bo pochodna z x to jest 1. Podzielone to wszystko jest przez mianownik, czyli to x minus 4 do kwadratu. No to lećmy sobie dalej, czyli wykonamy działania w liczniku, czyli wymnażamy 2 razy x, 2x, 2 razy minus 4 to jest minus 8, dalej razy 1 to nam nic nie zmienia, więc tu już będziemy znaki zmieniać, minus 2x, minus 1, podzielone przez x minus 4 do kwadratu. No to dalej oczywiście liczymy sobie naszą pochodną i teraz widzimy, że akurat w liczniku odpowiednio nam się x-y poredukują i wyjdzie nam minus 9 podzielone przez x minus 4 do kwadratu. No to co? No to skoro mamy wyznaczyć ekstremum lokalne, spróbować wyznaczyć, bo niekoniecznie musi istnieć, no to zapisujemy sobie WK, warunek wystarczający. Pochodna przyrównywana jest przez nas do zera. No więc ja przyrównam pochodną moją do zera i teraz zastanówmy się, kiedy z ułamka wyjdzie 0? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w liczniku będzie 0. Więc przyrównujemy licznik do 0. Popatrz, co otrzymaliśmy. Minus 9 jest równe 0. To jest sprzeczność. Sprzeczność bezdyskusyjnie. Minus 9 nigdy nie będzie równała się 0. Zatem ja już nie sprawdzam warunku wystarczającego. No bo po co? Skoro tu wyszła sprzeczność, piszemy odpowiedź, że nasza funkcja nie posiada ekstremum. Nasza funkcja nie posiada ekstremum i my go po prostu nie liczymy już dalej. Więc może się zdarzyć taka sytuacja, że funkcja nie będzie miała ekstremum. Zaczęłam od takiego przypadku, no bo też czasem młodzież po prostu w takiej sytuacji nie wie, co sobie poradzi. No to jak ja mam wyznaczyć to ekstremum? No ekstremum nie zawsze musi istnieć. Przecież znamy takie funkcje, które cały czas rosną albo cały czas maleją. A jak się przypatrzymy na tą funkcję, to będziemy kojarzyć nawet jej wygląd, popatrz, jest to funkcja homograficzna. Być może pamiętasz ze szkoły średniej, że wykresem tej funkcji jest hiperbola. A hiperbola jest albo cały czas malejąca, albo cały czas rosnąca. Oczywiście w dwóch kawałkach. Zatem, no niestety, nie ma sytuacji, że z rosnącej robi się malejąca, czy z malejącej robi się rosnąca, żeby było ekstremum. Czyli zgadza się, ta funkcja nie posiada ekstremum. No i mamy funkcję numer 2, f od x równa się 2x do potęgi 3 minus 9x kwadrat minus 24x minus 12. Mamy oczywiście znowu wyznaczyć ekstremum lokalne tej funkcji. Po pierwsze, zacznijmy od dziedziny. No dziedziną tutaj są liczby rzeczywiste. Dlaczego? Jest to funkcja wielomianowa, nie ma żadnych warunków, założeń. Dziedziną każdego wielomianu są liczby rzeczywiste. No to w takim wypadku liczymy pochodzą oczywiście, no bo od tego musimy zacząć. Ta trójeczka idzie do przodu, czyli mamy 2 razy 3, to jest 6x do potęgi drugiej, minus. Ta dwójka idzie do przodu, czyli mam 2 razy 9, to jest 18x. Pochodna z minus 24x to jest minus 24. I pochodna z minus 12 to jest oczywiście 0.
No to skoro tak, no to zapisujemy teraz warunek konieczny. Żeby funkcja w ogóle mogła mieć ekstremum, tak, musi spełniony być warunek najpierw konieczny, później wystarczający. Przypomnijmy sobie, warunek konieczny to pochodna musi się równać 0. No to przyrównajmy naszą pochodną, oczywiście, do 0. Ja opłacam, myślę, że tutaj opłacałoby się, ja tak polecam, opłacałoby się coś prostszego z tego zrobić, żeby takich dużych liczb nie mieć, czyli polecam podzielić przez 6. Ale oczywiście, jeżeli nie odczuwasz takiej potrzeby, no to nie musisz dzielić. Możesz też rozwiązywać równanie z takimi wyższymi współczynnikami. Ja tutaj podzielę przez 6, żeby było łatwiej. I teraz co to jest? To jest oczywiście równanie kwadratowe. To nasze równanie najbardziej ukochane ze szkoły średniej, które liczymy oczywiście deltą. No to liczymy deltą, czyli b kwadrat to będzie minus 3 do kwadratu, czyli 9, minus 4ac, minus i minus dla mnie plus, 4 razy 4 to 16, czyli piękna delta wyszła nam 25, zatem z niej pierwiastek to jest 5. No to co dalej robimy? Dalej liczymy x1, jak pamiętamy wzór minus b, minus pierwiastek z delty nad 2a, czyli minus b to będzie u mnie 3, minus 5 nad 2 w tym wypadku, bo ja z tego biorę oczywiście współczynniki. Czyli mamy minus 2 nad 2, to jest minus 1. Dobrze? I x2 to będzie 3 dodać 5 nad 2, bo to tylko w środku się tutaj różni znakiem. 3 dodać 5 to jest 8, podzielone przez 2 wychodzi 4. Czy ja mogę powiedzieć, że funkcja dla dwóch różnych argumentów przyjmuje ekstremum lokalne już w tym momencie? Absolutnie nie mogę, bo to są punkty podejrzane dopiero o ekstremum. Ja muszę sprawdzić, czy na stówę, czy na 100% są to punkty, w których będzie ekstremum. Oczywiście, żeby to sprawdzić, muszę zapisać warunek wystarczający. I ja, tak jak powiedziałam wcześniej, warunek wystarczający to można sobie zapisać f' od x większe od 0, czy też f' od x mniejsze od 0, ale można po prostu od razu narysować. To w niczym nie przeszkadza. Masz wytłumaczenie na rysunku. Oczywiście, jeżeli nauczyciel akademicki będzie od Ciebie wymagał, żebyś napisał przedział, no to trzeba napisać po narysowaniu. Ale są nauczyciele, którzy tego nie wymagają, ponieważ rysunek oddaje nam wszystko. Tak naprawdę robimy podwójną robotę. Nie dość, że narysujemy, to jeszcze chcemy napisać przedział, gdzie nasza pochodna jest większa od zera. No ale to już nie wnikamy. Każdy musi zobaczyć, jak u siebie na studiach będzie miał. Tak naprawdę oczywiście badanie znaku pochodnej, czy jest dodatnia, czy ujemna, to jest warunek wystarczający i stwierdzenie na podstawie tego, czy jest maksimum lokalne, czy jest minimum lokalne. Ja to będę robiła przy użyciu osi liczbowej. Zaznaczam moje punkty podejrzane o to, że tu będą ekstrema. No i oczywiście standardowo będę rysowała wężyk, chociaż mogłabym parabolę, ale wolę już ten wężyk cały czas robić. Ramiona są skierowane w górę, tutaj tej paraboli, czy też przy najwyższej potędze jest plus, czyli idziemy od góry. Od góry idziemy, nie ma żadnych krotności parzystych, więc przechodzimy standardowo. Mamy potęgę drugą, ona nam się rozkłada na tutaj dwa x-y, które są po prostu jednokrotne. Tu jednokrotne i tu jednokrotne, potęga druga, tutaj nam się wszystko zgadza. No to tak, no tu mamy plusika, tu mamy plusika, w tym przedziale mamy minusika. Oczywiście to są znaki w tym wypadku pochodne. No i teraz ja będę używała tego, co powiedziałam, wytłumaczyłam na wstępie lekcji. Tu mamy buźkę smutną, robi się uśmiechnięta z tej buźki smutnej, czyli tu będzie maksimum lokalne. Teraz z buźki uśmiechniętej przy czwórce robi się buźka smutna, czyli tu będzie minimum lokalne. I to w zupełności wystarcza. Ty musisz wiedzieć, że w pewnym przedziale jest pochodna dodatnia, w pewnym przedziale pochodna ujemna, później znowu jest ta pochodna dodatnia. Ty to musisz wiedzieć. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli nauczyciel będzie od Ciebie wymagał, żebyś napisał te przedziały, no to piszesz tak, jak na poprzedniej lekcji pisaliśmy. Kiedy pochodna dodatnia, kiedy pochodna ujemna. Ja nie uważam, żeby to było konieczne, bo z tego rysunku tutaj takiego pomocniczego wszystko widać. Ja tłumaczę na buźkach i teraz nie koniec zadania, bo ja jeszcze tą maksimum lokalne pasowałoby mi wyliczyć, prawda? Czyli teraz co będziemy robić? Będziemy sobie na końcu podstawiać za x minus 1. Można sobie zapisać, że tu będzie to max,
czyli f max od minus 1. Teraz gdzie podstawiamy? Do samej początkowej funkcji, czyli 2 razy minus 1 do potęgi trzeciej. Minus 9 razy mam minus 1 do potęgi drugiej. Minus 24 razy minus 1 i minus 12. No i teraz to po prostu musimy policzyć. Tu jest na minusie, czyli będzie minus 2. Tu jest na plusie, ale tu mamy minus, czyli minus 9. Tu jest na minusie, czyli damy plus 24, no i minus 12. No i to trzeba po prostu pięknie sobie tutaj wykonać, prawda? No więc tak, 24 minus 12 to mamy 12, 12 minus 11 to mamy 1. Czyli to oznacza, że największa wartość tej funkcji w pewnym lokum, przypominam, w pewnym otoczeniu to jest 1. No to sprawdźmy teraz minimum, czyli f minimum w tym wypadku będzie to od 4. Tak samo podstawiamy do wyjściowej funkcji. 2 razy 4 do potęgi trzeciej, minus 9 razy 4 do potęgi drugiej, minus 24 razy 4 i minus 12. No to w takim wypadku to się równa. 4 do potęgi trzeciej, to jest 64 razy 2, mamy 128 minus... Tu mamy 4 do kwadratu, to jest 16 razy 9, no to mamy 144. I teraz minus 24 razy 4 to mamy 96 i minus 12. No to po obliczeniach tutaj dostaniemy, że to jest minus 124. I teraz tak, co to oznacza? To oznacza, że w pewnym otoczeniu, w pewnym lokum, najmniejsza wartość tej funkcji wynosi minus 124. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, żeby opanować tak porządnie ekstremum funkcji, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Zapraszam gorąco do rozwiązywania zadań ze mną. Być może te przykłady, które będę robiła kolejne, pozwolą Ci jeszcze lepiej opanować ten temat ekstremum funkcji. Zapraszam!